Także witam serdecznie. Po raz pierwszy nagrywam filmik z rozgrywek na Śląsku. I to jeszcze nie w Rudzie Śląskiej, jak to zazwyczaj bywa, tylko w Rybniku. Mecz na szczycie pomiędzy Rybnikiem, gospodarzami w czarnych strojach i Dąbrową Górniczą, która wczoraj przyjechała z turnieju w Poznaniu w trzecie miejsce, ale tam było doborowe towarzystwo. Kadra Mazowsza, Dąbrowa pokonała kadrę Mazowsza. To jest niespodzianka. Z Pomorzem walczyli. No i zobaczymy, jak się z Rybnikiem nim pójdzie. No. I w prezencie dostał piłkę. No i musiał to wykorzystać. Przemek Giewka. Teraz, aj, podobna sytuacja była, ale to nie wykorzystał zawodnik z Rybnika. I Olo. Gdzie ta perfekcja, Olo? Co jest? Niezaliczony wcześniej był Gwizdek. Pachowicz. Ale on sam powiedział, że w czasie meczu to drani. A brat jego do Śląska, nie? Olo, gdzie jest tata? Patrz, kieszywiki u nas. Pomorze jedynie na żółty. Śląsk bał się pod kosz pójść, nie? Bo wiesz, no, gdy się zrobił Rafał, no, żeby se dychnęła ten ustronnik, Bartek i ten, i do końca nie mi grał. 4-0 na początku. Niedługo najlepsi zawodnicy z tych zespołów spotkają się na kadrach wojewódzkich, bo już jest informacja, półfinały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży po raz pierwszy od kilku lat, nie jak to zawsze było w Tarnowie, tylko w Szczyrku, w Ośrodku Olimpijskim. No ja myślę, że tutaj z tych dwóch zespołów piątka, pięciu będzie. To tak jak my, ja tak myślę. Może i sześciu. Fajnie było w tym roku, z tym meczem gwiazd, to wszystko, wiesz, elegancko. Zrobiłem, wiesz, po tym mistrzom, to wszystko przy tym waszym banerze, ja sobie biegnę na tle tego. Tyle, do usłyszenia, do kolejnej kwarty.